Witamy Państwa serdecznie na konferencji podsumowującej projekt pod nazwą Synergia w Unii kluczowym czynnikiem efektywnego szkolenia. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że tak licznie odezwaliście się na nasze zaproszenie i przyjęliście to zaproszenie. Miło nam gościć Was w takich pięknych okolicznościach, jak to w pewnym filmie naszym polskim było, w okolicznościach przyrody. Budżet jest określany w euro i to akurat pewnie osoby, które się zajmują księgowością, miałyby wiele do porozmawiania z naszym księgowym, ponieważ przeliczanie euro na złotówki to też jest wyższa szkoła jazdy. Natomiast szczęśliwie uda nam się ten projekt rozliczyć, z czego jesteśmy bardzo dumni i też to traktujemy jako nasz sukces. Jeżeli chodzi o partnerstwo, takie krótkie podstawy. Skąd to się wzięło, skąd się znamy? Poznaliśmy się podczas prezentacji na zakończenie opowiedzą realizacji. Teraz pani Agnieszka Kocan i pani Grażyna Dora, pośrednicy pracy w Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Zapraszam dziewczyny. Wpływ na to mają między innymi elastyczne formy zatrudnienia, czyli mini jobsy i midi jobsy. Mini jobsy jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tutaj wynagrodzenie nie przekracza 450 euro. Osoby nie płacą składek na ubezpieczenia zdrowotne, a pracodawcy odprowadzają po prostu obniżone składki. Jednak pierwszym etapem edukacji szkolnej jest szkoła podstawowa, która rozpoczyna się w wieku 6 lat. Szkoła podstawowa trwa 4 lata. Wyjątek jednak stanowi miasto Berlin, a także Brandenburgia, gdzie szkoła podstawowa trwa 6 lat. Po zakończeniu szkoły podstawowej, na podstawie rekomendacji udzielanych przez nauczycieli, dzieci mogą podjąć naukę. Szanowni Państwo, sukces tego projektu naszego jest efektem tej tytułowej synergii, czyli ścisłej współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju z naszym niemieckim partnerem z Bad Freienwalde. Bardzo teraz proszę przedstawiciela VFBQ, panią Violettę Beyer, aby przybliżyła nam działalność organizacji. Zapraszam. Jesteśmy członkami stowarzyszenia i komisji, w których rozwijamy i popieramy praktyczną realizację projektów w lokalnej, regionalnej i krajowej polityce rynku pracy. Projekty wspierające zatrudnienie w zakresach pielęgnacji krajobrazu, opieka, turystyka, kultura. Projekty społeczne. Projekty społeczne, które Państwo mieli okazję obejrzeć już na miejscu, to meblarnia. W przybliżeniu jest to sklep z meblami używanymi dla osób potrzebujących, dla osób, które otrzymują zasiłki i inne środki wsparcia. Posiadamy też również dom spotkań. Dom spotkań jest to otwarty dom spotkań dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy, dla osób, których los nie oszczędził. Są to osoby, które mogą tam otrzymać wsparcie. Odbywają się tam różne formy doradztwa lub terapii grupowej. Naszymi partnerami są Urzędy Pracy i Job Center w powiatu Barnim i Märkisch-Oderland, Izby Handlowo-Przemysłowe, Izby Ziemieślnicze, Izby Rolnicze, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Bad Freienwalde, Eberswalde, Oderbeck, Falkenberg, znają Państwo, Przedsiębiorstwa z regionu wschodniej Brandenburgii, przedstawiciele branży edukacyjnej, przedsiębiorstwa i szkoły o profilu zawodowym, technicznym z Brandenburgii, urzędy pracy, szkoły, stowarzyszenia, urzędy miast i gmin, starostwa z Polski. Ja może bym chciała zakończyć moją prezentację tym, iż projekty to szanse, korzyści i rozwój. Każdy uczy się w tych projektach. Następuje wymiana, wzajemność, każdy coś sobie daje, obojętnie, czy osoba koordynująca, czy uczestnik tego projektu. Każdy się czymś wymienia. I Konfucjusz powiedział, jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy się kierować jak regułą, wzajemność. Dziękuję Państwu za uwagę. Ale proszę Państwa, konferencja dobiega końca. Coś dla ducha już mieliśmy, coś dla ciała również mamy przygotowane. Z panią Agnieszką przez całą noc przygotowywaliśmy ciepłe posiłki. Także dziękuję bardzo wszystkim i zapraszamy na poczęstunek. Dziękuję bardzo.